Cześć, wracam dzisiaj do Pathfindera, gdzie drużyna cały czas próbuje zdobyć podziemia zwane Midnight Fane, głęboko w czeluściach pod dresem. Mamy kolejną komnatę przed nami, dlatego też cała ekipa otworzy drzwi i proszę bardzo, przed oczami Ragalfa dziwaczna scena zaczęła się rozgrywać. Ciała śmiertelników o różnym wieku i o różnych rasach powieszone są na hakach. Nie są przez nie przebite. Zamiast tego zdają się zwisać w starannie zawiniętych linach, które są zawieszone na tych hakach. Cała ta struktura przypomina coś w rodzaju przerażającej garderoby, która zamiast ubrań ma ludzi. Wszystkie te ciała zdają się być strasznie wysuszone, niemalże zmumifikowane, ale ich oczy są szeroko otwarte. Zmarli? Czy na pewno zmarli? Wpatrują się w Ragalfa, a w szczególności niebiesko-oka półelfka, która wisi na środkowym z tych haków. Jeszcze jeden krok i wszyscy umrą, krzyczy demon. Tym demonem jest sama Minaho we własnej osobie. Jeden ruch dalej, a oni wszyscy są martwi. Jeden atak w moim kierunku, a zostaje przekierowany na nich. Czyli jeżeli zaatakujemy Minaho, to ucierpią ci wszyscy niewinni, torturowani ludzie, tak? Mogę. Udał mi się Ragalfowi, udał się rzut na wiedzę o arkanach i mogę powiedzieć Minaho, że kłamie, że są sposoby na zniszczenie jej powiązania z tymi ofiarami bez zniszczenia ich, tak? Czyli da się ominąć tą groźbę. Super. Do piekła z tobą, krzyczy Minaho, przygotowując się do ucieczki. Nie jest pewne, co dokładnie demonica zrobiła, ale od tak, w mrugnięciu oka, wszystkie te postacie nie wyglądają jak ciała. Powietrze wypełnione jest ich przerażającymi krzykami. Włosy niebieskio-okiej młodej kobiety w centrum stają się szare tuż na oczach Ragalfa, czyli Ragalf patrzy na nią i te włosy w momencie stają się szare. Tak jakby każdy moment trwał, każda sekunda dla niej trwała co najmniej kilkadziesiąt lat. Jej twarz zdaje się być niesamowicie znajoma Ragalfowi. Ragalf rusza do przodu, żeby powstrzymać ucieczkę Minaho albo pomóc ofiarom. No Ragalf wiadomo co zrobi. To jest dobry potomek Rakshasy, który pomoże ofiarom. Minaho znika. Jej przerażający, histeryczny śmiech zdaje się towarzyszyć tobie, znaczy Ragalfowi, jeszcze długo po tym jak zniknęła. Ale Ragalf nie jest nią zainteresowany. Jest zbyt zajęty pomaganiem ofiarom. Niebiesko-oka półelfka, teraz mocno zestarzała, upada ze swojego haka i ciężko ląduje na ziemi. Jej szare włosy, które jeszcze przed kilkoma sekundami były brązowe, pokrywają twarz. Jej ramiona całe się trzęsą, ale jej palce ściskają się w pięść. Błysk magii leczniczej pojawia się w jej ręce, a ona przeciera sobie twarz tą ręką. Trzęsienie ustaje i z wielkim trudem elfka staje na nogach. Nie zostawiaj mnie, Archaniele, i daj mi siłę, żeby pomóc moim braciom i siostrom w ich godzinie potrzeby, szepczy cicho stara kobieta. Jej ręce po raz kolejny zaczynają lśnić tym leczniczym światłem i rusza, żeby pomóc Ragalfowi uleczyć inne ofiary. Ragalf teraz dostrzega, kim jest ta tajemnicza półelfka.
to Janiel, bohaterka pierwszych krucjat. Mamy ich tutaj ze sobą. Tak, jest Janiel. Porozmawiajmy z nią. Żyjemy. Jesteśmy wolni. Koniec tego nieskończonego więzienia. Kimkolwiek jesteś, zaakceptuj wdzięczność Janiel, nieszczęśliwej paladynki, która spędziła całe wieki służąc jako zabawka dla demonów. Siostro, jestem taka szczęśliwa, że byliśmy w stanie ci pomóc. Odzywa się Sela, nasza paladynka. Spotkałem Janiel kiedyś, wcześniej, i okazała się być wrogiem w przebraniu. Przypomina sobie Ragalf. Starsza kobieta delikatnie się uśmiecha. Nie jestem zaskoczona. Demony są wyspecjalizowane w sztuczkach tego typu. I nie ma dla nich większej zabawy niż powodować zamęt w umysłach śmiertelników. Jeżeli nie wierzysz mi w to, kim jestem, przetestuj mnie w jakikolwiek sposób chcesz. O, mogę ją odesłać do części Cytadeli, w której aktualnie przebywa Królowa i Archanioł. Herald twojej bogini powinien cię rozpoznać. O, super. Twarz kobiety rozpromieniła się. Nasz anioł o złotych skrzydłach jest tutaj. To było tak dużo czasu minęło, odkąd słyszałem jego głos. Ruszam do niego teraz. Dziękuję. I odchodzą wszyscy zadowoleni. A my, tak, mamy drzwi po lewej. Tutaj w tej komnacie jest jakieś lustro oraz tajemnicza bariera, której istoty dowiem się, gdy Ragalf przejdzie test narka na poziomie trudności 27. No dobra, Ragalf, działaj. Udało się. Bariera stworzona przez Minaho aż emanuje mocą. Zdaje się, że włożyła bardzo dużo wysiłku, żeby stworzyć tą barierę. Okej, okay, czyli tędy nie przejdziemy. Droga prowadzi tylko do komnaty po lewej stronie. Zatem otwieramy drzwi. Przed nami korytarz oświetlony pochodniami kamienny i pułapka, którą nasz Lan dostrzegł od razu, a którą Arushae spróbuje rozbroić, ale po drugiej stronie mamy Pursuer Retriever, tak? Czyli muszę wycofać ją Ragalfem. Trzeciopoziomowe przyspieszenie rzucić na całą ekipę. I co? I on przeszedł dalej? Nie, jest tutaj. Jeden? Chyba tylko jeden. A za nim portal. Okej. Okay. Cztery ataki ze strony naszej sukubicy. Triceratops się przesunie. Ragalf to może o magicznym pociskiem. A nie, nie potraktuje magicznym pociskiem wroga. Regil może przebiec tutaj, omijając pułapkę i dobiec sobie. Super. Teraz Lan po prostu wystrzeli atak. Trafił. Super. Paladynka tak samo przebiegnie obok pułapki, ominie ją. Stanie obok wielkiego pająka. Nasza smoczyca stanie sobie z boku, żeby nie przeszkadzać. Mamut, no Kronana się boję, że on jednak zahaczy o tą pułapkę, to poczekamy. Poczekamy. No i runda pierwsza należy do Arushae. Cztery trafienia, Bismut nie robi nic. Ragalf, magiczny pocisk. Super, no i Regil dokończy dzieła. Nie było innej opcji. Pokonany wróg, a my mamy kolejne zejście do otchłani. Nie udało się rozbroić pułapki. Tym razem jednak się udało, za drugim razem ekipę przesuniemy tutaj. I co? Wkraczamy w kolejny portal. Prosto w piekło. Znaczy w piekło, w otchłań. Wbrew pozorom w uniwersum Pathfindera, tak jak w uniwersum Dungeons and Dragons, różnice pomiędzy piekłem a otchłanią są dość zatrważające. Ok, drużyna biegnie i rozpoczyna podróż przez dziwaczną otchłań od walki na Babał, który stoi, nic nie robi. Drugi wojownik stoi, nic nie robi. Ajwu. Poczekam. Kolejny bawoł zbliża się do nas.
jeszcze jeden, no ale na całe szczęście dla nas tutaj mamut stoi na straży. Trafił, super. Kolejny babał trafia nam z Sele. Całkiem sporo, 56 punktów obrażeń. No i Lan musi teraz to wszystko wyczyścić. Tu jest ten eliminator zraniony, więc mam nadzieję, że Lan go... Nie załatwił go, proszę bardzo. Kolejny warrior musi tutaj przejść na całe szczęście całą tą drogę. No i Arushael wykończy tego eliminatora trafieniem krytycznym. 4 trafienia. Sela nałoży na siebie ręce i zaatakuje 4 razy. Super trafiona. Trafiony przeciwnik. Poczekamy sobie. I Regil tutaj musi zadziałać. Najlepiej z tej strony podbiec. Albo z tej, albo tutaj. No nie, no mamut broni nam przejścia. Stanął sobie tak, że będzie tutaj bronił nas przed wszystkim. Co w sumie jest bardzo dobre. Ponieważ jako, że wszyscy jeszcze mamy Resist Fire wrzucony. A babału ma go tylko 10. Tak. To Ragalf może spokojnie trzeciopoziomową kulę ognia wysadzić prosto tutaj. No i fajnie, trafienie. Sosiel poczeka, Aivu poczeka, zobaczymy co te babału zrobią. Jeden próbuje trafić mi w Minotaura, znaczy się, przepraszam, w mojego mamuta. Nie udało mu się za to Cronan, mam nadzieję, też go nie trafi niestety. Infiltrator trafia nam w Sele i to trochę boli, dlatego trzeba go będzie pierwszego zdjąć. Dwa nietrafione ciosy, niedobrze. Warrior podbiega i próbuje Sele trafić, ale nie trafił. No i Arushael teraz nie trafia. Sela musi nałożyć na siebie ręce i zaatakować 4 razy. Super, jeden atak wywołał krytycznie atak okazyjny. No i teraz Regil nie da się tu przejść, nie da się tu przejść, więc musi poczekać chwilę. O nie, Ragalf jest tutaj w lekkich tarapatach. Wycofamy się trochę i rzucę tą kulę ognia jeszcze jedną. Okej, okay. Dwa dostały. Regil teraz. Czy możesz zaatakować tego pana? Może, super. I trafił krytycznie, powodując, że praktycznie połowę życia stracił Brook. Sosiel nam wszystkich podleczy. Aivu, czy może atakować? Nie może. Eliminator trafia mi w mamuta, który teraz... a spróbujmy w tego. Super, trafiony, zatopiony i drugi też trafiony. Umiera kolejny babał, no i teraz Lan, 6 ataków. Kończy walkę, super. Poszło to całkiem zgrabnie. Proszę, infiltrator ma przy sobie kilka mikstur, które od razu zabieramy. Long Spira, Prey i kilka innych rzeczy. Super. To się potem wszystko sprzeda. Sela po tych ciężkich walkach nie chce nałożyć 2 razy na siebie ręce. Ekipa wchodzi w jakąś kolejną przerażającą jaskinię. Natomiast droga prowadzi tylko na północ. Dobrze widzę? Tak, tylko na północ prowadzi nas droga. Tutaj mamy zejście kolejne do Midnight Fane. Czyli mogę się cofnąć tutaj z tej strony, tak? Jeszcze. Proszę, to są dwa różne portale. Gdzie mnie poprowadzi ten portal? O, jesteśmy w kolejnym innym miejscu. Pułapka wystrzelona. A przed nami Deserted Mythic Rock, tak? Okej, czyli tutaj trafiamy jakby za barierę. Okej, czyli tutaj będzie dalsza część naszego podziemia. A zobaczmy, gdzie prowadzi ta ścieżka. Na północ. Proszę bardzo. Sukuby? Co? Proszę bardzo. Gresilla, kapłanka Nocticuli. Nocticula to jest ta trzecia postać, która obok Deskariego i Baphometa miała swój posąg w głównej części Cytadeli. Witamy w kaplicy Nocticuli,
Dowódco, ja jestem Gresilla, jej oddana kapłanka. Powinnam cię powstrzymać, ale tak szybko tutaj zaszarżowałeś, że moja ręka jest gotowa po prostu oddać ci mój klucz. Uważaj, Gresilla jest jedną z ulubionych zabawek tej bogini. Wie, jak udawać wrażliwą i słabą, ale jej moc nie powinna być niedoceniona. O, Arusze, kto więcej wie o słabości niż ty? Pamiętam, jak pokazywałam wam dwóm. Pamiętam, że pokazałam ci zarówno słabość, jak i moc i nie pamiętam jednakże, że byłaś wtedy taka uważna. Tak naprawdę wtedy przestań, nie chcę rozmawiać o tamtych czasach. Przerywaj, nasza sukubica. Byłam wtedy inna. Demony zazwyczaj próbują zabić mnie, jak tylko mnie widzą, odpowie Jaragalf. Czy jesteś tak przerażona, że zdecydowałaś się poddać? Gresilla uśmiecha się i potrząsa nagim ramieniem. Nie uwierzyłbyś mi, gdybym ci powiedziała, że jestem zachwycona dowódcą, tobą, twoim dowodzeniem i twoją glorią. Chciałabym tylko, żeby te twoje ręce, które położyły trupem tak wiele demonów, potraktowały me ciało jak święty relikt. To prawda. Gresilla przysuwa się, patrząc prosto w oczy Ragalfa. Śniłam o tym, że bierzesz mnie brutalnie, jak swoją niewolnicę. Ale jeszcze częściej śnię o tym, że dajesz mi moją wolność. Nie ma dla mnie miejsca w Drezen. Ten świniak, który myśli, że jest posłańcem Iomedy, nie pozwoli mi żyć na górze. Ale nie mogę też wrócić do mojej mistrzyni, żeby zareportować tą sytuację. Gresilla ciężko wzdycha. Darazant, ten brutal, wpadł na pomysł, że będziemy wszyscy walczyć do samego końca. Nie pozwala nikomu uciec do otchłani, ale powiedz mi, czemu miałabym walczyć z tobą, ze zwycięzcą? Wszystko, co mogę zrobić, to pokłonić się tobie i oddać ci klucz do drzwi, które prowadzą do portalu. Demony nigdy nie robią czegoś bez powodu. Gdzie jest haczyk? Zapytają mu Ragalf. Gresilla mówi, tak podejrzliwy jesteś, Ragalfie. Nie ma haczyku. Chcę po prostu spędzić trochę więcej czasu z tobą i cię przetestować. Jej oczy błyszczą. Chcę wiedzieć, czy mogę ci zaufać z kluczem. Powiedz mi, czy powinnam ci uwierzyć, że pokonasz Darazanda? Dostaniesz prezent, jeżeli mnie przekonasz. Gresilla nie robi nic wielkiego. Po prostu wpatruje się w Ragalfa, ale gdy on spogląda w nią, nagle uświadamia sobie, jak niesamowicie piękną jest sukubica. Jej twarz i ciało zdają się być znajome, ale nie potrafi Ragalf zidentyfikować, gdzie ją wcześniej zobaczył. Ragalf, chodź do mnie, śnię o tobie. Szepcze do niego głos, do Ragalfa głos, który słyszał kiedyś w swoich snach. Ej, przestań zaczepiać mojego przyjaciela, wtrąca się nasza smoczyca. Albo ugryzę cię i uderzę cię moim ogonem. Ajwu wrzeszcze furii. Gresilla zdaje się, że przerywa wizję. Staje się znowu sobą. Nie jest już tak piękna, ale jest po prostu dość uroczą kobietą, która nie ma kontroli nad Ragalfem. Dlaczego, dowódco, wszystkie te dobre rzeczy dopiero dla nas się zaczynają? Mogę ci dać to, czego pragniesz, wszystko, czego tak naprawdę pożądasz w swoim życiu. No dobra, warto było spróbować. Powiedz mi więc, jak masz zamiar pokonać Darazanda? Mogę też praworządnie po prostu ją zaatakować. I mam ochotę to zrobić. Po prostu ich zaatakować. Potem sobie odpocząć. Tak jak mówił...
tak jak mówił Regil, spalić ich wszystkich. Regil teraz nie zawalczy. O, dość ciężko tutaj będzie. Jak oni wyglądają tutaj? 11. To będzie bardzo, bardzo ciężka walka, widzę. Ale nic, czego nie pokonamy przy odrobinie przygotowań. Zadecydowane. Nie będę niczego udowadniał. Po prostu zaatakuję. Taki przynajmniej jest plan. Jeżeli okaże się za silna, to wtedy zastanowimy się, czy nie wziąć klucza. Dobra. Przyspieszenie mamy. 26 sekund. Trzeba odnowić. Tak, odnawiamy. Nie mam niestety True Sync, ponieważ nie mam pyłu z diamentów. Co my tu możemy zrobić? Sela, mamy jeszcze aurę odwagi? Nie mamy, proszę bardzo. Dobra, jesteśmy odporni na strach, jesteśmy przyspieszeni jako drużyna. Zobaczymy teraz, jak to pójdzie. Jeszcze raz. Kamera, akcja. Spróbuję wybrać te same ataki. Zaczynamy. Jako, że to planowane przed odpoczynkiem ostatnie spotkanie mojej drużyny. No to zrzucimy Smite Evil na nią. Sela zajmie się tutaj. O, możemy nawet chyba zaatakować jednego z nich. Super. I wszyscy dostają truciznę. Minus jeden poziom. O, ona nam ładnie tutaj wszystkich wyłącza. Ale Ragalfa nie wyłączyła. Okej. Jeszcze raz. Zacznę, tym razem zacznę od przyzwania na basu tam. W sam środek tej walki. O ile rzuty na inicjatywę pozwolą. Tak jest, ekipa musi zostać, tak jesteśmy przyzwyczajeni. Tutaj jest, aura jest, dobra. Staniemy sobie tu. Zaczniemy od kuli ognia może. A co? Ciekawe, czy dostaną tą kulą. Nie, nie dostali. Ok. Zero obrażeń. To tylko marnowanie slota za to. Więc ekipo. Wbijamy tam. Ustawić mi się wszyscy fajnie. Weź trochę bliżej. Weź jeszcze bliżej. Ok, enter. Ba, ba, ba. Chcecie mnie zabić? Mincie. Zobaczymy teraz. Ona pierwsza zaczyna. To. No właśnie. To chyba nie jest takie. To nie będzie takie łatwe ich pokonać tutaj wszystkich. Bo nie mają, tak, każdy 20 poziom. 4, 5 postaci na 20 poziomie, to prawie jak... jak to zrobić? Czy ja muszę się z nimi dogadać? Jeszcze jedna próba. Jak się nie uda, to spróbuję ją przekonać. Bo ewidentnie różnica w poziomach jest taka, że to nie będzie takie łatwe ich pokonać tutaj i wziąć z jej ciała klucz. Co nie znaczy, że niemożliwe, nie? Dlatego teraz jeszcze zrobimy jeden myk. Spróbujemy. Ok, mamy na basu. Zaczynamy gadkę. Szybko. Gin.
lepiej nasze na basu już działają. Okej, okay, super. Regil zaczyna. To niech bierze tego strażnika. Super. Mamut tak samo. Jesteśmy przyspieszeni. Jesteśmy. Sukub. Coś tam próbuje strzelać Farusze, ale mamy ochronę przed strzałami. Okej. Okay. Sosiel, leczymy. Teraz trzy na basu. Super. Drugi bierze się za nią. Trzeci. Tak jest. Ragalf. Jego tura. Próbujemy zdispelować coś z tej Noctulli. Okej. Okay. Udało się zdjąć heroizm z niej. Zawsze coś. Sela. Triceratops. I teraz ona. Overwhelming Presence. Trochę nas tu wyłączyła. Okej, nadal stoimy. Arusha. Trzy ataki. Nie, jeden atak, trafiony. Okej, okay, Lan ma tylko jeden atak? Tak. Nie wiem czemu, ale tylko jeden atak. Okej, okay, tutaj chłopaki wyleczeni. O Jezu, zabili ją tak, że aż zniknął jej portret. Ten czar, kurczę, jak to... Nie, dobra, nie ma opcji. Nie, to jest tak zrobione chyba, że bardzo mi... No trudno. Po prostu się z nią dogadam. Nie chcę, ale muszę. Zatem nie będę marnował już niczego, po prostu tam wbiegniemy. Więc kontynuując dialog, udowodnię ci, że mogę go pokonać. Okej. Okay. Nie mam do wyboru blef, wiedzę o świecie. Okej, okay, udało mi się go raz pokonać, drugi raz będzie tak samo łatwo. Więc to byłeś ty. Słyszałam o tym plotki. A dokładniej to o pewnym najemniku, krasnoludzie, ale były tak prawdziwe jak mój celibat. Otrzymałem od niej klucz. To brzmi imponująco. Dam ci więc ten klucz. Inaczej wziąłbyś go sobie siłą. Weź go, a to mały prezent. Taki, żebyś o mnie pamiętał. Muszę iść. Co to dostaliśmy od niej za prezent? O! Oj, to jest super. Gdzie to mogę użyć tych rękawic na Ragalfie? Oczywiście, że tak. I one powodują, że wszystkie moje czary ze szkoły Enchantment mają plus jeden, plus dwa do DC. Żaden śmiertelnik nie wytrzymałby wysokiej temperatury, w której kąpią się sukuby w tym miejscu. A my przechodzimy dalej. Mogę przejść tutaj przez most. Mogę iść tędy? Nie, nie mogę. Tutaj droga prowadzi tylko przez most z kryształu. Więc idziemy. Idziemy dalej. Po drugiej stronie demon. Dorosły na basu. Oraz Kalawakus, tak? No dobra, poczekamy sobie. Lan może w niego strzelić, albo w Marudera. Jeszcze jest Koloxus Defiler tutaj. Okej, okay, jak to wygląda? On ma 20, na basu 9, a tutaj 10. Dobra, czyli ten musi pierwszy zejść. Defiler. Ach, jeden strzał rzuca na siebie niewidzialność, Mindfog, ale na szczęście nam się udało powstrzymać. Uciekamy stamtąd natychmiast. Triceratops niech podbiegnie tutaj.
Okej, trafi. Jeszcze niestety jeden pojawił się. I kolejny Mindfog. Arusze, niech strzela w tego Defilera. Regal w niego dobije. Super, zabity. Przepraszam, Regil. Teraz Ragalf musi się stąd wydostać. Tak, i co? Ja myślę, że trzeba by... Tak. Dezintegrację w tego Nabasu, albo w tego Defilera spróbujemy. Ach, nietrafione. Shadow Demon natomiast się pojawia. Okej, okay, Sosie... Okej, okay, i Krona. Super. Wydostaliśmy się wszyscy. Tutaj skupiają się na naszym dinozaurze. Lan musi tutaj teraz zadziałać. Najlepiej jakby wykończył tego Defilera. Ach, prawie. Może nasz Triceratops nie trafia. Sela opętana. On rzuca na siebie Invisibility, Arusha jest confused. Cała reszta też, Ragalf tak samo, Nabasu. Zabijamy Shadow Demona. Sosiel musi całą ekipę podleczyć. Okej. Okay. I teraz Krona. W co on trafia? Atakuje Miselę. Niedobrze. Okej, okay, Aivu. Trafia Lan. Tego Defilera trzeba pierwszego zdjąć. Super, 100 punktów obrażeń, krytyka. Sela, teraz 4 ataki. Arusha, tego dorosłego Nabasu musi zdjąć. Super. Regil wyłączony, Ragalf wyłączony, Nabasu. 2 poziomy, 4 poziomy mi Sosiela wyssał. Kronan dalej atakuje Selę. Na szczęście nie trafia. Tak samo jak Kalawakus. Aivu go zaatakuje. Super, raz trafiła krytycznie. Lan. 6 ataków. Super. Możemy przejść dalej? Nie możemy. Teraz Sela podbiegnie do tego Disordered Meeting na basu. On jest na 15. Tutaj wszyscy wyłączeni. Sosiel, błogosławieństwo rzuci. Kronan dalej opętany. Aivu podbiegnie. No i teraz Lan, 6 ataków. Już trochę lepiej Sela nałoży na siebie ręce. I zaatakuje. Tak samo Triceratops. Arusha niestety strzela w Ragalfa, co się może tragicznie skończyć. Regil stoi, Ragalf nic nie robi. O, i Sela nie żyje. Dobra. Nie jest tak łatwo w tym midlife. A to nie znaczy, że sobie nie poradzi. Czy ja mogę tę demonicę teraz zaatakować? Bo jeszcze mnie kusi, żeby z nią wygrać. Proszę bardzo. Jest jakaś zbroja skórzana. Płaszcz nocy. Plus 3. Plus 10 bonusu do stealth. Medium. To nie dla nas. Okej, okay. Nie. O, to jest nawet lepsze, proszę bardzo. Lepsza zbroja dla niej. Zwiększy jej klasę pancerza. Bo zapomniałem o tym, że mam na czwartym, na szóstym poziomie, mam jeszcze trochę True Sing. O nie! O nie, True Sing chciałem rzucić. O!
I trzeci True Sing pójdzie na Lana. I teraz pogadamy z nią. Atakujemy. Jesteśmy tuż przy niej. Ona rzuci swój czar i nas wszystkich wyłączy, nie. Kusi mnie tu, kurczę, ale chyba będę musiał, nie wiem. Lan ma jeden atak. Nie, dobra. Jednak to nie są za wysokie progi jeszcze dla mojej drużyny. Może pod koniec podziemia wrócę tu i spróbuję na nią jeszcze zawalczyć. Ale to na pewno nie teraz. Teraz to się muszę skupić na tej kolejnej walce, którą też przegrałem swoją drogą. Hardcore. Okej, ekipa jest. Jeszcze co mogę zrobić, zanim zaczniemy rzeź, to rzucę te True Sing. Od razu nam walkę, proszę bardzo, zrobiło. Okej, poczekamy za Lana. Lan wystrzeli tutaj i trafi za 16, super. Regil poczeka, Bismut poczeka. Poczekamy. Rusza strzeli. Nie strzeli, to poczeka. Shadow Demon ruszy od razu do przodu walczyć. Mamut stanie tutaj, żeby zagrodzić drogę. Sosiel stanie tutaj. Dobra, mamy wysokie rzuty na wolę. Więc tak, może pierw tego Grom na basu, bo on odbija poziomy, a jest tylko na takim poziomie. Okej, ustawimy się obok Mamuta. Okej, Bismut też tu stanie. Aivu stanie tu. I zionie w nich. Sela. Może się tym maruderem zająć. Super, ale nie trafi. No i Arushae teraz. Czy uda się wykonać jakieś ataki? Uda się. I trafiony atak, super. Ach, Ragalfa mi wyłączyło. Okej, Cronan tu załatwił sprawę. Zaatakujemy tego Defilera. Leczonko na całą ekipę. Niewidzialność. Rzucił nasz Defiler, ale nam to nie przeszkadza, ponieważ Lan ma True Sing. Także szybko to poszło. Regi nic nie robi. O Jezus, takie wyssanie poszło na Mamuta, że stracił kilka dobrych poziomów. Okej, Sela skupi się na tym maruderze. Arushae wyłączona. Ragal wyłączony. Atakuje, no co ma zrobić. Bless podwyższy nam poziomy. Tego drugiego Defilera trzeba natychmiast wyłączyć z walki. Regil może podbiec, ale nawet zaatakował. Oj. Ciężko to wygląda. Aivu w tarapatach. Sela, mam nadzieję, że wykończysz chociaż kogoś. Arushae. Jezus, tragedia. Okej, dwa ataki. Załatwione. Teraz Sosiel, niech wyjdzie tutaj, zakończy turę. No i Lan. Jest, super. Regil. Nie, Regil, nie zabijaj demona. Oh no, Aivu. Okej, Sela, nie trafia. Arushae nie może strzelać. Ragalf w ogóle nie wie, co się dzieje. Sosiel niech tu stoi. Lan, 6 ataków. Okej. Regil. Atakuje, super. Teraz ten na basu. Zabił mi Selę. No nie wierzę w to.
trzeba tutaj jeszcze. To jest ostatnia walka przed odpoczynkiem, tak? Więc użyję jeszcze tabletu. Przyzwę swoje, swoich nabasu, którzy mam nadzieję pomogą w tej walce na tyle, że nikt nie umrze. Okej, mamy True Seeing? Nie, nie mamy. Okej, więc ekipa cofnie nieco. Ragalf tu zacznie od... dokładnie. Lan. Tak. I... Arusza też nie ma. Zapisujemy. I zaczniemy od tego, że nam przyzwie tutaj ekipę. I wbiegamy. A, już od razu inaczej. Arushae mi wyłączyli, ale to jeszcze nie jest tragedia. Sosiel, ty czekaj na koniec tury. Dobra, na basu skupiałem się na nich. Super, mój Shadow Demon też się pojawił. Ragalf wyłączony, Lan, to niedobrze. Jak Ragalf i Lan są wyłączeni, to nigdy nie jest dobrze. Cronan, potrafisz walczyć, panie? Potrafisz dobiec do niego? Potrafi. I nawet trafił. Wynosimy się stąd, cela. Nie trafiła. No, masakra ten pojedynek. Ale my jeszcze stoimy. Regil, 6 ataków. Nie załatwił jeszcze cel. A, rusza, wyłączona tura. Kalawakus atakuje, ale on mi trafia w nabasu, więc jest okej. Walczą tutaj. Shadow Demon wyłączony, Lan wyłączony. To najgorsze, co się mogło stać. Że mi wyłączyło Lana i Ragalfa. Okej, Sela kończy tego Defilera. Skupiałem się na mamucie, który umarł właśnie. Ale my jeszcze wydostaniemy się stąd. Sosiel może w końcu się wydostać też. Super. No i Regil. Atak prosto w niego. Tak jest. Arusha możesz w końcu... Nie może. Fatalnie. Na basu. Wykończyły go. Super. I Ragalf w końcu ma turę. Nie ma. Lan tak samo. Okej, okay, Sela. Teraz już to ciut lepiej wygląda ta walka. Ale nie oznacza to, że jest jakoś super dobrze, nie? Okej, okay, Sosiel... No czeka. Ktoś tam dostał, oberwał mocno, ale... Nic, czym sobie nie poradzimy. A Ruszae wyłączona. Na basu teraz. Ogień, panowie. Musicie odwrócić uwagę wrogów. Okej, czy Lan może... Nie, Lan, nie strzelaj. Czy on kogoś zabił? Dobra, Sela wykończyła. Super. Następny na basu. Enervation. Zabił mi drugiego. Mojego na basu. Defiler co zrobi? Nic, atakuje w nabasu, super. No to Regil go teraz pyk. Arusha leży. Jezus, Lan. Zabił wszystkich. Dobra. To będzie ciężka walka. To przed ostatnim odpoczynkiem. Masakra. Jest wymagająca. Nie jest to co prawda poziom Blackwater jeszcze.
tam to było naprawdę ciężko, także musiałem cofnąć po inną drużynę generalnie. No, ale nie jest też łatwo. Myślę, że jeszcze co mogę spróbować, to wysłać tam Mamuta, całą ekipę, o, zrobimy tak. Cała ekipa stanie tu, nawet nie Mamut, Bizmut ruszy tu, nie oni, Bizmut, tylko Bizmut, tak. Ruszy tu, nie, cała ekipa stanie tu. Super. Bizmut, ruszasz tu. Zobaczymy teraz, jak to pójdzie. Dokładnie, o to mi chodziło. Super. Idioci. Haha. Strzelamy. Najpierw grą na basu. Kronan stanie sobie tutaj. Nigdzie się nie ruszy. Sela nałoży na siebie ręce. I stanie sobie tutaj. A rusza. Jeszcze nie ma tury. Ale już teraz powinno być ok. Czy ona musi tak daleko? Dobra, staniemy ją tu. Sosier poczeka. Aivu poczeka. Regi poczeka. Shadow Demon nie poczeka. Ragalf użyje swoich magicznych przedmiotów do tego, żeby pojawiły się co? Dwa na basu. Proszę, już cztery poziomy wyssał. I zajęły się tym Defilerem. Super. No i Regil też stanie tutaj. Jedny Bizmut. Sosiel tu będzie leczył ekipę. No i zobaczymy, co oni zrobią. Rzucili mi w moich dalej. Kurczę. Dobra, 6 ataków tego na basu. Załatwiony. Kronan, nie ruszasz się. Sela, nie ruszasz się. Arushae, czy możesz już strzelić? Tu możesz strzelić, okej. Zrobi robotę. No jasne. Ciężka walka. Pojawił się Defiler. Ten drugi jest zajęty. To na szczęście Lanma Trusin. Mamut, czemu ty w nią strzelasz? Masz przecież tyle szans. Na każdego innego przeciwnika. On oczywiście musi w tych naszych strzelać. Dobra, Arushae, 4 ataki. Super. I wycofujemy się z sukubicą. Okej, okay, Ragalf dalej szaleje. Regil, no nie atakuj w naszych. Panie! To będzie ciężkie, gdyż nie mam nic, co powstrzymałoby te zaklęcia. Szczerze mówiąc, trochę mam zagwózdkę. Jak to bez ofiar obejść? No musiałbym odpocząć, ale... Nie chcę jeszcze odpoczywać, chcę odpocząć po tej walce. Więc... już początek był dobry. Tą całą ekipę w ogóle wycofamy tutaj. Ten pomysł z wysłaniem Bismuta całkiem nieźle... Nie. Wstawimy się tu. Tak jest. Nie, za daleko. Stajemy tu. Trusing wrzucony. Tak, wrzucony. Super. Bismut. Tam idź. Super. No i co teraz? Mam nadzieję, że nic. Aivu stanie tutaj. Lan. Szel chociaż raz w niego. Dobrze, trafiony. Sela stanie tu na krawędzi. Regil tak samo. A, no ja nie wiem, jaki mają zasięg, ale to jest wręcz niesmaczne. Przecież on nawet ich nie widzi. Dobra. Walczymy dalej. Co mam zrobić?
to jest przejście naokoło chyba. Nie muszę walczyć chyba przez ten most. No dobra, zobaczymy. Najpierw... Proszę bardzo, co się pojawiło? Wrogie na basu się pojawiły, nie? Fatalnie. Spróbuję przejść tą drugą stroną. Może tam będzie łatwiej. Tak się przynajmniej łudzę, nie? Że będzie łatwiej. Ale czy tak będzie, przekonam się za chwilę. Okej, okay, możemy jeszcze przejść tędy, tak? Tak, dokładnie. Możemy przejść tą stroną. I zaatakować ich. A nie, chwila, to jak oni tam? Nie za bardzo rozumiem. Nie, no dobra, droga prowadzi tylko w jedną stronę. Czy jednak trzeba walczyć tutaj? W tym paskudnym miejscu. Czy są wszyscy przyspieszeni? Są jeszcze 8 sekund, ale to my to odnowimy. Dobra. Gdzie jest Bismut? Ragalf tam wybiegł, nie wierzę w to. O nie, ale błąd. Dobra, jeszcze raz. Rozłożymy to wszystko. Oni się teraz, że tak powiem, wtrącili mi. Ale nie jest to nic, czego, z czym byśmy nie zawalczyli. Okej, okay. Lan generalnie wejdzie tędy, tutaj, o. Będzie strzelał w nich. No już mam wyłączonego Ragalfa. Sasiel przejdzie tu. Shadow Demon tu. Ragalf wyłączony. A to niedobrze. Bardzo niedobrze. Masowe wstrzymanie osoby. A rusza, czy możesz strzelić? Nie może. Musi przejść tędy. Rozdzielimy tą drużynę. Regil, czemu jest włączony? Nie wiem. Nie wiem. Tyle kurczę wrogich ataków. Rzeźnia. No co, Sasiel? Sasiel musi poczekać, ale i tak wszyscy są wyłączeni. Nie mam jak. Jest jeszcze jedna opcja. Jeszcze mogę ich wszystkich spróbować z niewidzialności zaatakować. To jest jeszcze rozwiązanie. Chyba, że oni mają oczywiście True Seeing, nie? Jak to demony. To wtedy nawet ta niewidzialność mi nie pomoże. Przekonam się zaraz. Beautiful. Ragalf. What's going on here? Czy ty masz, chłopie, jak to? Greater Invisibility. Ile to trwa? Jedna runda na poziom, to jest... To mi to... Raz jeszcze. Cała ekipa biega, biega, biega. Na dziko. Panowie, na dziko. Kto pierwszy? Arushaes, super. Od razu tu przebiega, o. I stąd zaatakuje. Super. Lan tak samo, stanie tutaj i trafi, super. Najlepiej ich wszystkich rozdzielić, tak mi się wydaje. To wtedy nie powinno być aż takich kłopotów. Okej, okay. Regil musi tutaj wbić, no. I dobrze trafił, teraz na basu, jakimś cudem. Ale skupił się na Bismucie i zabił mi go od razu. Mamut przebiegnie tutaj. Okej, okay. Koloksus
Ja nie wiem, jak on to zrobił, ale nie wywołał ataku okazyjnego przed tym, jak rzucił sobie niewidzialność tuż przy Regilu. Ale okej. Okay. Shadow Demon, no i teraz nadzieja w naszym magu. Co nam przyzwie, że Ragalfie dzisiaj? Okej, okay, 2, 3. Nasze na wasu. To mnie cieszy, ale oczywiście nie ignorują przeciwników i... O nie, dobra, nie zignorowały, tylko jeden zignorował. Sosiel podejdzie tutaj i zaatakował na wasu, chociaż nie chciałem tego. A nie, dobra, Sela jednak działa ta większa niewidzialność. Super. Zabity. Chillan jeszcze może? Kij, żeby się poruszyć? Nie, nie może. Dobra. Regil, tego Defilera panie zaatakuj, żeby tam się skończyło rzucanie czarów. Masowe wstrzymanie osoby. Oj, teraz ja popełniłem błąd. Innervation, Confusion, no masakra. Aivu mi atakują. Na basu w końcu. Ragalf. W końcu zaczęły się ruszać tak jak chce. Natomiast cała reszta. Oni są odporni na elektryczność, nie? Wszyscy. Tak jest. Nie są natomiast odporni na stary, dobry, magiczny pocisk. Super. Na basu w ogóle stoją w miejscu. Arusha i Lan nic nie robią. Dobra. Dwóch zabitek jeszcze tam na basu. Kronan, dobiegnij tutaj. Aivu nie żyje. Sela może atakować. Super. Super. Ten się skupia na Socielu. Co mnie akurat trochę cieszy. Shadow Demon i Ragalf teraz po Shadow Demonie. On rzuci magiczny pocisk. Coś tam trafił. Teraz nasze na basu. Dobrze się pani. O nie, no przestańcie się bić. Lan, okej. Okay. 6 ataków. Załatwił, super. Regil, tego dorosłego na basu, super. Na basu, atakuje na basu. Też super, też nam odchodziło. Okej, okay. Sela, 4 ataki. Na basu. Atakuje. Shadow Demon, atakuje. Maruder. No, dokończymy go. Dobra, dokończyliśmy. Arusha wróciła też do siebie. Musi podbiec, co w sumie nie jest takie złe. Lan. Nie atakuj kumpli z drużyny. Dobra, Regil teraz. Na szczęście na basu skupił się na kolejnym. I Ragalf tutaj dobije go z magicznego pocisku. Dobije go z magicznego. Nie dobije go z magicznego pocisku. Może teraz. Nie, dalej nie. Dobra, może na basu. Nie. Arusha. Lan nie. Regil. Aha, okej. Okay. Na basu nie żyje. Uleczył się teraz o 400 punktów życia prawie. O! Mam wrażenie generalnie, już od kilku lokacji, że twórcy Pathfindera generalnie nie mieli już, spojrzeli na ten bestiariusz, jaki jest do tej gry i mówią, no kurczę, za słabe te potwory. Trzeba je wzmocnić i wzmocnili je na własną rękę.
Muszę dokładniej przejrzeć bestiariusz do pierwszej edycji Pathfindera, ale no to naprawdę strasznie mocno podbite są te potwory. Takie przynajmniej mam wrażenie, że w stosunku do papierowej wersji mocno podbili całą tą ekipę demonów. Dobra, przejrzę sobie sprzęt. Ekipa wycieńczona. Arusha jeszcze tutaj jakieś szaleństwa robi. No jeszcze Mira Galfa zabił. Arusha, jak już wygraliśmy tą bitwę. Już? Ekipa ocalała. Bitwa wygrana. Czas na zasłużony odpoczynek.